Dzień dobry Państwu, jest piątek, 11 grudnia. Maria Jęczmyk, zapraszam na wydarzenia telewizji Streameo, które dostępne są również w telewizji Łużyce, nadawanej drogą naziemną w systemie DVB-T. Zaczynamy! Studenci przed sądem. W Szklarskiej Porębie usuwają białe plamy. Koncert dla Natalii już jutro. Dzisiaj przed Jeleniogórskim Sądem ruszyła sprawa studentów, członków zarządu nieistniejącego już klubu sportowego AZS Kolegium Karkonoskie. Byłem studentem, który brał czynny udział w treningach uczelnianego klubu AZS. I za to masz zapłacić 120. I za to, tak, wisi na nas dług 112 tysięcy złotych. Klub nie opłacał składek na ZUS w okresie od listopada 2003 do maja 2004 roku. Zaległość wraz z odsetkami wynosi obecnie 112 tysięcy złotych. Ubezpieczyciel domaga się zwrotu kwoty od zarządu, do którego należała grupa studentów i pracowników Kolegium Karkonoskiego. Studenci twierdzą, że nie wiedzieli, że zapisując się do klubu, przyjmują na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność finansową. 6 lat po studiach i nagle dowiadujemy się, że jesteśmy odpowiedzialni za długi uczelni. Nie byliśmy nigdy członkami zarządu. Nasz udział w klubie polegał na zwykłym uczestnictwie w treningach. Zbieraliśmy się i po prostu braliśmy torby i przychodziliśmy na salę. Nie wiem, jak to funkcjonowało, bo nie siedziałam ani w zarządzie, ani w żadnym prezydium. AZS Kolegium Karkonoskie powstał z inicjatywy pracowników uczelni. Jego członkami byli studenci. Klub reprezentował szkołę na arenie sportowej. On nie był klubem uczelnianym. Dlatego on nigdy nie był ani księgowany przez uczelnię, ani nigdy nie był tworem i jednostką uczelnianą. Dlatego uczelnia nie może uregulować zaległości nieistniejącego już klubu wobec ZUS-u. Uczelnia nie mogła zapłacić długu za podmiot, który jest podmiotem obcym. Nikt nigdy nie sądził, że ZUS w pewnym momencie, już po rozwiązaniu klubu, skorzysta z zapisu prawnego możliwości obarczenia zbiorczą odpowiedzialnością wszystkich członków zarządu. Dzisiaj jesteśmy tutaj, jakbyśmy byli zasiadali w zarządzie, w administracji, podpisywali faktury, dokumenty, brali za to pieniądze. No, w takiej roli zostaliśmy dzisiaj postawieni i z tych zarzutów będziemy się próbować bronić. Jak na ironię, sprawa dotyczy studentów, którzy chcieli wnieść w życie uczelni coś więcej poza zwykłym udziałem w wykładach. Są to osoby, które były najlepsze w sporcie i w nauce. I te osoby po prostu zostały, nie wiem, nie chcę używać słowa, wrobione. Ciężko jest mi nawet uwierzyć, że ludzie, którym do tej pory ufaliśmy, których słuchaliśmy na wykładach, mogą się posunąć do tego czynu, żeby jakby wkopywać, za przeproszeniem, grupę młodych ludzi. Sprawa trwa. ZUS domaga się zwrotu należności. Nie wiadomo też, gdzie jest dokumentacja z działalności klubu. Internet stał się tak samo niezbędnym elementem życia codziennego jak prąd, woda lub gaz. Dla wielu stanowi okno na świat, daje możliwość rozwoju i pozyskiwania wiedzy. Dzięki projektom unijnym coraz więcej osób zostaje podłączonych do globalnej sieci. Jeden z takich projektów właśnie jest realizowany w Szklarskiej Porębie. Interaktywna Szklarska Poręba to opiewający na ponad 5 milionów złotych projekt zapewniający dostęp do internetu mieszkańcom miasta. W jego ramach zostanie wykonanych 66 bezprzewodowych przyłączy dla jednostek gminy, szkół oraz mieszkańców. Do tej pory nie było tego stałego łącza, takiego komfortu ciągłego użytkowania internetu. Różnie było faktycznie z tym zasięgiem. W momencie, kiedy było jakiekolwiek zachmurzenie, to internet sięgał praktycznie 0%, także nie mogliśmy korzystać. Teraz ma to ulec zmianie. Wszystko dzięki nowoczesnym, bezprzewodowym przyłączeniom do internetu bazujących na sieci nadajników. Na terenie całej Szklarskiej jest 9 nadajników plus nadajnik, który znajduje się na Szylinicy. To jest taki główny rozsyłowy nadajnik i z tego to się wszystko rozchodzi. Poza przyłączeniami w ramach projektu mają zostać przeprowadzone szkolenia dla beneficjentów. Zostanie też sfinansowany zakup komputerów. To jednak nie wszystko. Jeżeli będzie taka możliwość i środki zewnętrzne, będziemy próbowali rozszerzyć to, żeby tych, jak powiedziałem, plam białych nie było nigdzie.
Tegoroczne działania w ramach interaktywnej szklarskiej poręby będą trwać do końca roku. Gmina już teraz planuje ich rozszerzenie w latach następnych. Nawet o 30% w tym roku mniejsza będzie ilość wyhodowanych karpi. Powodem jest susza, która dała się we znaki właścicielom gospodarstw rybackich. W Jeleniej Górze mimo wszystko ryb nie powinno zabraknąć. Gospodarstwo rybackie Jana Ogłazy wyhodowało 80 ton ryb, w tym karpi, amurów i jesiotrów. Królujące na polskich stołach karpie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na 2 tygodnie przed świętami sprzedano już większość ryb ze stołów podgórzyńskich. Tak praktycznie sprzedaliśmy już 60% naszej produkcji już do dziś. Także mieszkańcy zaczęli kupować wcześniej. Zwlekając do ostatniej chwili z zakupem ryb na święta, nie będziemy mieć pewności, skąd one pochodzą i jaka jest jakość ich mięsa. Co roku do Polski sprowadza się bowiem je również z Czech i Węgier, niekiedy nawet z Chin. Nasza ryba, no i akurat mamy to szczęście, że jest zasilana wodą bezpośrednio tutaj z gór, czyli ze Śnieżki, następnie ze zbiornika Sosnówki. Jest to pierwsza klasa czystości, no a więc to mówi samo za siebie. No, woda to podstawa, jeżeli chodzi o produkcję ryby. W związku z tym, że my tutaj mamy wodę z gór, nie mamy wody gruntowej, jak na przykład na innych stawach, czyli te stawy nie są zamulone, tak? No i nasza ryba nie śmierdzi mułem po prostu. Jest naprawdę bardzo dobra w smaku, ma bardzo przyjemny zapach i klienci sobie tą rybę bardzo, bardzo chwalą. Naszym mieszkańcom nie powinno braknąć ryby i w tym roku będzie w naszych marketach obydwu Teskach i w Kauflandzie ryba z naszego Podgórzyna. Stawy podgórzyńskie to kompleks 22 stawów o powierzchni ponad 106 hektarów. Jest to największe gospodarstwo rybackie w naszym regionie. Miały być lewoskręty. Będzie próba rozwiązania problemu z korkami w centrum miasta. Prezydent Łużniak dementuje informacje o planowanych zmianach w organizacji ruchu przy Baszcie Grodzkiej. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów informował nas wczoraj o planowanych na 2016 rok zmianach organizacji ruchu na skrzyżowaniu przy Baszcie Grodzkiej. Były od mieszkańców, od radnych, od mediów, wszyscy tak twierdzą, że bardzo niebezpieczne są lewoskręty. Zapadła decyzja, opracowany został projekt na zmianę organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu i rozbudowaniu sterownika i tam dołożeniu pewnych elementów sygnalizacji, tak żeby wydzielić fazę dla lewoskrętów. Dziś okazuje się, że takiej decyzji nie było. Nie ma też planów dotyczących przebudowy skrzyżowania, a przynajmniej nie na rok 2016. Sytuacji dziwi się zastępca prezydenta miasta Jerzy Łużniak. Ja sobie nie przypominam, żeby ani pan prezydent, ani ja, żebyśmy składali taki wniosek. Z drugiej strony słyszę, że to grupa radnych, pytam radnych, który to z radnych. Radni mówią, że to przepraszam, ale to nie my. Także jak w takim przypadku nie było autora, to my się do tego autorstwa też nie chcemy przyznać. Zmian nie będzie, problem jednak pozostaje. Z jednej strony życie kierowców utrudnia organizacja lewoskrętów na skrzyżowaniu, z drugiej duże zagęszczenie świateł na krótkim odcinku drogi. Będę prosił służby miejskie, żeby się temu dokładnie przyjrzały i w taki sposób rozwiązały ten problem świateł, żeby on jak najmniej przeszkadzał kierowcom. Też poproszę nie tylko nasze służby miejskie, ale i też, żeby z zewnątrz może skorzystać z usług osób, które byłyby w stanie opanować tę sytuację. Pozostaje mieć nadzieję, że zielone światło dla specjalistów z zewnątrz pozwoli rozwiązać problem kierowców i pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. W końcu nikt nie lubi stać w korkach. Cieplice mają wypięknieć. Takie jest założenie władz miasta, które chcą, aby uzdrowiskowa dzielnica Jeleniej Góry posiadała reprezentacyjne nabrzeże rzeki Kamiennej. Otoczenie rzeki Kamiennej niewątpliwie w Cieplicach nie należy do najbardziej urokliwych. Władze miasta chcą, by się to zmieniło, a w bezpośrednim sąsiedztwie nowego Muzeum Przyrodniczego i budynków uzdrowiska powstał nowy deptak. Ta inwestycja ma podnieść atrakcyjność Cieplic w oczach mieszkańców i turystów. Tam zostanie zrobiona taka promenada nad nadbrzeżem rzeki Kamiennej. Będzie ona łączyła z jednej strony tą kładkę pieszą, która jest z łączącą ulicą Sprzymierzonych z tutaj z częścią ulicy Cieplickiej i później całe to nadbrzeże rzeki Kamiennej wzdłuż Muzeum Przyrodniczego i dalej uzdrowiska Cieplice. Tereny na zapleczu uzdrowiska oraz muzeum do tej pory wykorzystywane były w większości jako parking, a żadne inwestycje od czasów wojny nie były tam prowadzone. Projekt już jest.
Także z projektem można się zapoznać. Będzie on prawdopodobnie troszeczkę zmieniony, bo tam wcześniejsza koncepcja mówiła o granitowej zabudowie nawierzchni. My idziemy w takim kierunku, staramy się iść, jak to było kiedyś robione, czyli w tym charakterze był przede wszystkim wykorzystywany piaskowiec i będziemy chcieli to miejsce przede wszystkim udostępnić kuracjuszom i turystom odwiedzającym Muzeum Przyrodnicze. Oczywiście, że to dobry pomysł, bo zawsze to jakiś krok gdzieś w lepszym kierunku, żeby coś dla ludzi było gdzieś tam lepiej, żeby nam tutaj fajniej się przebywało i mieszkało i w ogóle, nie? Także no chyba tak, chyba będzie dobrze. Chyba na, lepiej. Na spacery będzie można się udać już takim fajnym traktem. Rzeczywiście tam będzie kawiarenka, będzie można usiąść na ławce. No jest teraz no, z dzieckiem chociaż gdzieś wyjść na spacer gdziekolwiek. No będzie inaczej na pewno, lepiej, nie? Wybudowanie tak zwanej promenady rzeki Kamiennej ma kosztować około 1 000 000 zł. Inwestycja prawdopodobnie zostanie rozpoczęta na przełomie 2016 i 2017 roku. Bobsleista Mateusz Luty z Karpacza, aby przygotować się do sezonu, potrzebował 300 000 zł oraz treningów poza granicami kraju. Już niedługo może się to jednak zmienić. Władze Karpacza chciałyby zreaktywować tor bobslejowy, na który potrzebne jest bagatela kilkadziesiąt milionów euro. Najlepsi bobslejści ze świata rywalizować będą w sobotę w niemieckim Königssee. Wśród nich w dwójkach wystartuje mieszkaniec Karpacza Mateusz Luty. I choć miasto pod Śnieżką ma tradycje bobslejowe, to ostatnie duże zawody odbyły się tam w 1983 roku. Dziś tor bobslejowy w Karpaczu to ruina. Trenować muszą chłopcy za granicą, na Łotwie, w Niemczech, w Norwegii. Oczywiście jest to bardzo drogie. Jest 7 miesięcy przygotowań fizycznych. My siłowo nie odbiegamy od ciężarowców. Jako sprinterzy najlepsi bobsleiści biegają 60 metrów. Ja miałem takich poprzedniej ekipy, co miał najlepsze czasy na świecie. No to z każdym sprinterem polskim wygrają. Przygotowanie do sezonu kosztowało rodzinę Lutych około 300 000 zł. Miasto postanowiło ich wspomóc. Dokupiło płozy do bobsleja. Karpacz jako jedyne miasto w Polsce ma wszystkie pozwolenia, by postawić tor dla bobslejstów, saneczkarzy i skeletonistów. Brakuje jednak pieniędzy na wkład własny. Postawienie takiego profesjonalnego toru saneczkowego to są koszta około 40 milionów euro. Jako gmina z budżetem 35 milionów złotych nie jesteśmy sami tego tematu ogarnąć. Jeżeli połączymy siły z rządem, z Ministerstwem Sportu, z Centralnym Ośrodkiem Sportu, z Urzędem Marszałkowskim, to moglibyśmy to zrealizować. Władze Karpacza mają duże aspiracje. Chciałyby, aby miasto pod Śnieżką było ośrodkiem przygotowań olimpijskich. Szansa jest ogromna i należy to teraz wykorzystać, póki są ludzie, którzy chcą, którzy widzą w tym jakiś potencjał, ponieważ tor jest idealnie położony w takim zbiegu trzech państw, prawda? Niemcy, Polska, Czesi, można by to idealnie wykorzystać na pewno. Teraz poszukiwani są sponsorzy, dzięki którym w miejscu zrujnowanego toru powstanie nowoczesny obiekt, na którym trenować będą przyszli olimpijczycy. Wszystko po to, aby nie okazało się, że wielki sport w Karpaczu jest, ale jedynie w Muzeum Turystyki i Sportu. Już jutro w Filharmonii Dolnośląskiej odbędzie się charytatywny koncert i aukcja, z której zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie ciężko chorej Natalii Gajdy. 12 grudnia w Filharmonii Dolnośląskiej odbędzie się charytatywny koncert. Dochód z cegiełek zostanie przekazany na leczenie Natalii, która zmaga się z ciężką chorobą. Tak więc na słuchaczy czekają nie tylko ciekawe występy, ale również możliwość niesienia pomocy. Wystąpią dwa zespoły kameralne, pięcioosobowe. Będzie wykonywana muzyka filmowa, to w drugiej części, około półgodzinny koncert. W pierwszej 4 pory roku Antonio Vivaldiego w wykonaniu zespołu Janusza Nykla. Wystąpi zespół taneczny Focus z Młodzieżowego Domu Kultury. On będzie występował w dwóch częściach. A na zakończenie koncertu chór Collegium Musicum Jelenia Góra. Po koncercie odbędzie się aukcja. Pośród licytowanych przedmiotów będzie piłka z Mistrzostw Świata w siatkówce, narty od Kamila Stocha i wiele innych niepowtarzalnych rzeczy i dzieł sztuki, takich jak na przykład obraz przekazany przez Pawła Trybalskiego. W tym roku jest to piąta praca, którą ofiarowałem na cel charytatywny.
ponieważ sam cierpię, rozumie ból i dzielę się jak mogę z każdym. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.naratuneknatalce.org, a my zapraszamy na koncert i aukcję. 12 grudnia o godzinie 17 w sali koncertowej imienia Stefana Sztrala, koncert charytatywny. Czekamy na Państwa. Serdecznie zapraszam. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na program To jest temat. Gabriela Stefanowicz podsumowywać będzie mijający rok z burmistrzem Szklarskiej Poręby Mirosławem Grafem.